Witamy Was serdecznie na kanale W ringu z Najmanem. Który teraz jest mój. I nagrywamy Q&A. Moja córka, jak twierdzi, przejmuje kanał. Ale póki jeszcze tego nie zrobiła, nagramy ten odcinek. Pytanie pierwsze. K1 pyta. Wiele osób pyta, kiedy odcinek Mocnego Uderzenia z Andrzejem Gołotą. Moi drodzy, jak doskonale wiecie, mamy teraz koronawirusa, który zahamował totalnie ruch lotniczy nad Atlantykiem. I gospodarkę. I gospodarkę również. Słusznie, Curusiu. Natomiast jeżeli Andrzej pojawi się w Polsce, na pewno go zaproszę. Mogę Wam to obiecać. Pytanie drugie. Emon1234. Czy śledziłeś ostatnie walki na gołe pięści, tak zwaną grondę? Nie śledziłem, natomiast byłem na urodzinach kolegi, gdzie akurat oglądali te walki i pozwoliłem sobie zobaczyć tylko walkę Tomka Gromadzkiego. Z uwagi na to, że okazał się to zawodnik, który jest świetny sportowo, ale również to bardzo inteligentny chłopak. Kiedy miał jakąś tam obiekcję w stosunku do tego, co powiedziałem, bardzo kulturalnie zapytał o to, a ja mu bardzo kulturalnie odpowiedziałem. Cenię ludzi, którzy są na poziomie i dlatego kibicuję Tomkowi Gromadzkiemu. Pytanie trzecie, KTK1. Kto Pana zdaniem jest największym prospektem królewskiej kategorii wagowej w Polsce? No więc najlepszym zawodnikiem wagi ciężkiej w Polsce jest Mariusz Wach, natomiast nie jest to oczywiście prospekt. Jeżeli miałbym już szukać jakiegoś prospekta, to widzę go w Michale Olasiu, no ale Michał to waga cruiser, więc jakby przeszedł do ciężkiej, to uważałbym go za największego prospekta wagi ciężkiej. Natomiast takiego prospekta, jakim był Andrzej Gołota, nie było, nie ma, no i mogę mieć tylko nadzieję, że kiedyś będzie. Pytanie czwarte. Ota. Czy zapuścisz włosy? Curuniu, zapuszczam włosy czy nie? Zapuszczasz. Dokąd? Do kolan. No, to będziemy czekać chyba do końca życia. Albo do ramion. No to troszkę krócej. Więc spróbujemy. Albo do pasa. Choć nie sądzę, by się udało. Pytanie piąte. Major Suchodolski. Czy boksowałeś kiedyś w Białymstoku? Nie boksowałem nigdy w Białymstoku, ale... Ale byliśmy w Białymstoku. Jest to piękne miasto i pozdrawiamy wszystkich z Białegostoku. Pytanie szóste. Sara Domowa. Czy sądzisz, że Artur Szpilka ma jeszcze jakiekolwiek szanse osiągnąć coś w sporcie? Dopóki walczysz, dopóki coś robisz i próbujesz, zawsze masz szansę. Więc oczywiście nikt nie ma prawa tych szans Arturowi odbierać. Myślę, że wiele pytań i kibice uzyskają i sam Artur po jego najbliższej walce, którą odbędzie. Pytanie siódme. Arsen. Kim jest dla Ciebie Henio Kwasek? No więc Henio Kwasek jest dla mnie postacią z internetu. Kompletnie nie wiem, jak wygląda. Kompletnie nie wiem, kim jest. Natomiast niektóre jego komentarze przyprawiają mi o wielki śmiech i dobry humor. Także serdecznie go pozdrawiamy. Pytanie ósme. Wiktoria. Przyjaźnisz się z Andrzejem Gołotą, znasz sporo ludzi. Jak wspominasz lata 90., co wtedy robiłeś? Widzę w tym pytaniu dwa pytania, no bo ja faktycznie znam wiele osób, z niektórymi się przyjaźnię, z niektórymi się lubię, a z niektórymi się wręcz bardzo nie lubię. Natomiast co robiłem w latach 90.? Kończyłem liceum, zaczynałem studia, chodziłem na dyskoteki, stałem na bramkach. Bardzo ciekawy czas i bardzo mile wspominam lata 90. Pytanie dziewiąte. CDZPMT. Twój Hot 60 Challenge odbił się szerokim echem. Czy planujesz nagrać jeszcze jakiś rap? Słuchajcie, to, że nagrałem Hot 60 Challenge, to przede wszystkim z uwagi, że namówiła mnie moja córka. Natomiast tych nominacji było bardzo dużo. Ej, masz nagrać kolejne, bo jeszcze masz parę nominacji. Halo, w komentarzach ci napisali, że masz nominacje kolejne. Proszę się szykować. No to jeżeli tak, odpowiedź już uzyskaliście. I ostatnie pytanie, dziesiąte. Lambos123 pyta, czy w programie Mocne Uderzenie będzie kiedyś Piotr Żyła? Słuchajcie, czy będzie, nie wiem, ale zaproszę Piotrka za jakiś czas. Jeżeli przyjmie zaproszenie, na pewno go będziemy gościć. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa. Cześć Wam, pozdrawiamy Was serdecznie.